powiedzcie, czy żyć wspaniale się da, niż szczęścia odkrywać smak. W sobotę 3 sierpnia przy Pałacu Jedlinka odbył się recital piosenki francuskiej i włoskiej. Na scenie wystąpił Robert Delegiewicz, a całe wydarzenie połączone było z 12. Wałbrzyskim Międzynarodowym Rajdem Pojazdów Zabytkowych. Wyjątkowe samochody stanowiły piękne tło dla muzyki z duszą. Kolejny koncert w Pałacu Jedlinka. Tym razem znowu postawiliśmy na repertuar bardziej popularny. Po ostatnim koncercie rapowym przyszedł czas na odrobinę nostalgii, recital piosenki włoskiej i francuskiej w wykonaniu naszego znakomitego lokalnego artysty Roberta Delegiewicza. Liczymy na bardzo dużą frekwencję, zresztą już widać, że dopisała, jeszcze koncert się nie zaczął, a wszystkie miejsca zajęte. Połączyliśmy to też z 12. międzynarodowym zlotem starych samochodów Moto Veteran, który gości tym razem u nas. Wyjazd był dzisiaj o godzinie 8 spod naszego pałacu, a w tej chwili przepiękne samochody historyczne wracają już do nas. Także liczymy na wspaniały wieczór we wspaniałej atmosferze retro z muzyką z lat 20., 30., 40., może też 50. i późniejszych. No i w tak wspaniałym anturażu wśród niesamowitych pojazdów, które mam nadzieję nie będą u nas po raz ostatni. W momencie, kiedy planowaliśmy ten recital, zastanawialiśmy się, gdzie go umiejscowić w kalendarzu i rzeczywiście skojarzenie wprost z automobilami, samochodami z duszą wydało się być jak najbardziej właściwe, aby właśnie w tym dniu zorganizować ten koncert. Piosenek, które też mają swoją duszę, jak ja to mówię często, wykonując ten recital, że muzyka francuska i włoska to takie dwa światy zupełnie odrębne od światów muzycznych, które znamy obecnie, nie starzejące się, wciąż aktualne, a jednak mające tę sentymentalną nutę. Oprócz koncertu muzyki klasycznej, którą też dalej będziemy kontynuować i już niebawem czeka nas niespodzianka, planujemy cały czas też repertuar, można powiedzieć, lżejszy, tematykę nieco lżejszą dla szerszego kręgu odbiorców. Liczymy na przychylność lokalnych naszych słuchaczy, widzów i mamy nadzieję, że będziemy kontynuować te propozycje również w kolejnych tygodniach i miesiącach. Dzisiaj w repertuarze sięgać będziemy zarówno do piosenek takich klasycznych, bardzo klasycznych, jak na przykład piosenka Charlesa Aznavoura, czy na przykład O Sole Mio z włoskiego repertuaru, ale też przejdziemy sobie przez różne dziesięciolecia tych piosenek, bo i będą to piosenki z lat 70. i z lat 90. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tym repertuarze. Nie dziwcie się piosence i mej gitarze w ręce, bo każdy Włoch to śpiewak, więc piosenkę duszę wlewa. O sole, o sole mio, stanowcząt ja te. Kiedy zmrok rozsiewa dzień, księżyc srebrem świeci się i gaśnie Paryż wkoło mnie, ja znów tam iść chcę, by z uśmiechem komu rzec: bonsoir, pozdrawiam cię, życzę radości tobie wśród elizejskich pól. Z tym jest zawsze problem, jeśli chodzi o koncerty plenerowe, że nigdy nie wie się, jak to będzie. Bo jeśli będzie gorąco, to ludzie mogą stwierdzić, że pójdą sobie na basen, i jeśli będzie chłodno, to że jest za zimno i wolą posiedzieć w domu. Dzisiaj ta pogoda faktycznie nam dopisała, chociaż może nie jest włoska, bardziej z północy Francji, ale to dobrze, bo faktycznie upał mógłby wypłoszyć nam tutaj publiczność, natomiast cieszymy się bardzo, że jest ona faktycznie liczna i mamy nadzieję, że następne projekty, które przygotowujemy, a trochę planów wspólnie z Fundacją Pałac Jedlinka, czyli z całym resortem mamy, projektów artystycznych, mam nadzieję, że też one będą skupiały sporą ilość osób. W imieniu Fundacji Pałac Jedlinka życzę wszystkim miłej zabawy, dziękuję wszystkim za wsparcie, przede wszystkim Centrum Kultury Miasta Jedliny Zdroju, zwłaszcza panu dyrektorowi, do którego pomoc zawsze możemy liczyć. Dziękuję bardzo. Zdobywać świat, nieważne gdzie i jak. Kazałem z forsy moc uszyć w sobie karnitur szek, błękitny młody szal.